No czwartą rangę wbiłem, super. Ja mam szóstą. Dobra, jadę po modyfikację, która jest przede mną, Ja potem w sobie następnej zajebiście. tej. Co? Modyfikację mam przed sobą, kurwa. Więc to zadanie jest. Ja mam jakąś modyfikację, pojadę ją odkryć i potem pojadę na następną wieżę obserwacyjną. Aha, tu nie przejadę, zajebiście. Czemuż to, Maniusiu, nie przejedziesz? No bo pojawiło się zadanie, zablokowana droga. Aha. No i nie przejadę, zajebiście, ja pie. A nie ma objazdu? No nie ma właśnie, bo to jest kurwa w górach. To go wykarczuj sobie. No jest zadanie, ale... Chuja, może górą przejdę po... No ja właśnie górą przejeżdżam. I się nie chcę jechać naokoło, więc jadę przez las. Nie przejadę, nie ma szans. Ktoś tu przewidział, że Maniek będzie chciał tędy przejechać. Czy ja może tędy? Czy może? Czy... Da się jakoś na Discordzie wyłączyć to pikanie Manika? No nie, bo to pikało nie było, a nie u ciebie. Aha. Czyli ty też to słyszysz? Nie, ja tego nie słyszę. Nie! Stań na kołach, stań na kołach! Uff, stanęły na kołach. Dobra, przejechałem blokadę, jadę dalej. Ej, stoczyłem się z góry prosto w Bajoro, nie? Ale na szczęście stanę na kołach i mogę jechać dalej. A jednak to się nadaje do klepania tylko. Fajne jest to, że te auta się naprawdę niszczą. No nie, nadaje uroku. Nie tam jakiś dach będziesz klepał, bo to fajnie, klepnie z tej zielenia. Opis zadania, znaczy nazwa zadania jest jak Mańka, naprawianko. Chcę modyfikować przed sobą, czy tam do niej pojadę. No wiem, zauważyłem ją właśnie. Że jest jedną miną, ma nie być. No, już na mnie najlepiej. Bo odbywała. Spadaj. A ja już wiem, czemu na początku nie mogłem gadać z wami, bo podłączyłem mikrofon i a system widział cały czas ten stary, ten na stojaku, a nie ten ze słuchawek. Dopiero jak zresetowałem kompa, to mnie usłyszeliście. Dobra, jedź, jedź, a co wiedź? A ty, Matrax, mówiłeś, że na którym tym, na której mapie da się zrobić ten, to co? Osiągnięcie, żeby 1 km w wodzie przejechać? No, na tej. Okej.
Ty sobie, że do rzeki dajesz tam się unieść w wodzie. Żeby cię porwała. Może by zjadł do tego zadania. A chodzi o tą rzekę tutaj, tą dużą taką. Tak. Okej. Okay. Jesteście tam, a Manie jedzie do tamtej wieży. Nie no, żeby tutaj przez to chyba raczej nie przejadę. No. Więc to muszę jechać do... się wrócić. Przez tą tamę można przejechać. Tak. Okej. Okay. Jakieś zadanie aktywował ktoś? No. Bo te zadania trzeba wjechać, żeby móc je odblokować i robić. Aha. Nie wystarczy... patrzeć. Aha. To dobrze wiedzieć. No. Rozumiem, że tam jest solidne fundamenty odblokować. No to właśnie, pojadę odblokować. No to wszystko po kolei. Wyjadę z tego bajora i jadę odblokować zadania. Tu mam solidne fundamenty i przez rzekę i miejsce odwiertów. Dobra, tam tu jest takie, to jest takie. Ja się zastanawiam, co mi tak ciemno, ja świateł nie włączyłem.
kurwa, zostało mi 14 litrów z 40. No, ale wystarczy wjechać do tego zadania. Tak. Dobra, teraz muszę się wrócić, bo tu była modyfikacja. I pojazd jest zaginiony. No. Jedź od razu do ostatniej wieży. No, jedź tam. O. Ja dobra, to ja tam będę. O kurwa, ile drogi tam. Cześć, to mi prościej będzie pojechać do drogi, do krzyżówki w prawo. Dobra. Odblokujmy wszystkie zadania, a potem się cofnijmy do garażu i patrzmy, co będziemy wykonywać. Da się większy zbiornik paliwa zamontować? Na pierwszym pomanka. Wydłukuję to zadanie w drodze. Kurwa, przez te bagna to ja nie wiem, czy przejadę. No dobra, jak ja mam 8 litrów paliwa i tak bym musiał się scholować, to wjadę do tej rzeki, niech mnie niesie. Okej, płynę se rzeczką.
ty mówiłeś, Kamil, że to wystarczy, że samochód sam będzie płynął. No, to musisz mi dać. Co? Ty musisz mi dać. No wiem, ale nie wiem, czy ja muszę trzymać gaz, czy nie. No, gazu nie, wystarczy, że on będzie palony silnik. A jak silnik jest wyłączony, to nie zalicza? Nie wiem, wtedy się zalicza. Okej, to zrobię, poluj. A Maniek jedzie po ten? Pojmę, wierzę, tak. Okej, a ty gdzie jesteś? Aha, jedziesz tam, zadania odblokowywać? Tak. Dobra, to ja odblokuję niebezpieczny wypadek, głodni pracownicy i no. Które tutaj są. Nie, to jest. To lecimy tak, tu i tu. Aha, ja zapyłem w garażu, a zapomniałem sprawdzić, czy można tego modyfikować. Zastanawiam się, jaką wyciągarkę kupić. Najlepszą. Tylko, że jest tak niezależna dla pilotów, która działa przy wyłączonym silniku, ale jest słabsza, albo zmodyfikowana, która jest lepsza i ma dłuższą linę. Kupię chyba tą z dłuższą liną. No z dłuższą liną jest lepsza, bo się zaczepisz dalej. Dobra, kupiłem lepszy silnik. Do czego? Tego swojego ułaza. Kurwa, on jest teraz taki mocny, że ja cały parking garażu przejechałem bokiem. Prosto w lewo i do tamy, okej. Prawie wyjebałem go na bok lewo wyjeżdżając z garażu. Czemu tu gałąź lewituje? Się rozpędziłem i wjechałem na drugą asfaltową, gdzie było z górki w zakręt i wjechałem między osiami prosto na barierkę. Nie słychać, bo nie? Słychać. Tak. Okej.
cicho siedzicie, myślałem, że znowu coś się rozłączyło. Nie, każdy się skupi. Wszyscy skupieni, no. Hej. To tylko ja jeżdżę jak wariat. Tak. Ja tam chwilę patrzyłem jak mój maniak. Zamiast drogą tą pokonaną, bo się przeżył. Nie, bo taka tam droga jest taka. Przeniast. To pojechałeś w prawo. Na bagna. A potem się cofnąłeś w dół. Na no tak, tak. Bo mnie uciekła ta droga. A ten jeepek fajny, twój kamień, wiesz? Kurwa, wszędzie wjedzie. O kurwa, Ty tam na nim masz zestaw naprawczy i do tankowania chyba, prawie co? Kurwa, luksus. To ja mogę i do Afryki jechać. Aha. Musiałem kliknąć pokaż zadanie. Czyli tam tych dwóch nadal mam nieodblokowanych, jak pierdolę. No, co to zrobię? Tylko wjechałeś, to? Tak. Co za? Jest taka piosenka. Ja pierdolę, ja pierdolę. Ty ma tole. Nie no, każdy z nas to debil tutaj. Na swój sposób. Tak, włączyłem mapę, auto zatrzymało mi się przed latarnią. Zamiast rzucić wsteczny, ruszyłem do przodu. Kurwa, ta wieża jest na górze. Przepierdoliłem dróżkę, ty cofaj. Opis tego zadania głodni pracownicy to jest, że szefostwo firmy woli dostawy materiałów niżeli żywności i pracownicy nie mają co jeść. Co Kamil, wiecie co chłopaki? Co? No. Jadę zbierać te modyfikacje. Okej. Okay. Okay. Ty wie tutaj co leżą. No. Dobra, ja zapierdalam. To jest fajne pewnie, że zjeździmy po prostu w pomoc.
co mówiłeś? Robimy wyzwanie, że my sobie jeździmy, robimy rozpoznanie terenu. No spoko, bo odkrywam mapę. No. Szkoda, że większej ilości halogenów nie da się zamontować na aucie, tym konkretnym, co ja mam. Nawet wjeżdżając pod górkę muszę wyjebać bokiem przodem w drzewo. Wyjeździcie z kamery 1 czy z kamery 3? Trzeciej, rzadko z pierwszej. Z pierwszej niewygodnie jest. No, ale fajny klimat tak nadaje. To co wtedy wjeżdżałem z Kamilem na tą górkę z pierwszej osoby. No tam był inny teren. No, tutaj jest z drzewami jeszcze nic nie widzę. Ale pomyślcie sobie, jak ludzie serio mieszkają w takich, kurwa, wiesz, na takich terenach. Naprawdę, gdzie mają takie, kurwa, przygody. No ta gra jest oparta na faktach, nie? Faktach mieszkaniowych. No nie wierzę, jeden jedyny słup jest obok mnie i centralnie przy nim zarzuciło mnie i w niego walnąłem. Dobra, powoli, powoli. Tylko żeby się nie wywalić na bok. Tutaj mnie Kamil nie podniesie. A, ten się wpierdolił.
I Kamil, wejdź na mapę i zobacz, gdzie ja jestem. Blisko zadania. No wiem, ale tutaj jest naczepa z tym, z tymi metalowymi belkami, nie? To tutaj bez Tatry to się nie wiedzie, bo to jest takie bajoro, że ja tym ułazem to ja do połowy kół się topię. No to pojedziesz tam, papa. Fajny opis zadania. Życie pustelnika wydaje się być fajne. Zamawia się więc betonowe płyty na fundamenty domu na odludziu, tylko nie ma ich jak tam dowieść. Pomożesz mi? Ale góra, ja pierdolę, ja mam tu wjechać? No. O kurwa, jak stromo. Nie, dobra, ma, idzie. Większe góry usypujesz w robocie. No. No najwyższa góra, jaką usypałem, to była na wysokość prawie trzeciego piętra. I to wszystko jedną małą łyżeczką do lodów. No jedź, waść, wstydu oszczędź. Aha, zadanie jest dostarczyć przyczepę na sam środek rzeki. Ej, dostawy narzędzi tam nikt jeszcze nie patrzył. Gdzie? To Maniek tam jedzie. Tego zadania. Gdzie? No przed tobą jest. Czy dostawa narzędzi? No to musisz tam podjechać, żeby je aktywować. Dawaj ty przez to rzekę. Ja tu nie przejadę. Przyjedziesz, tam jest droga z kamieni. Ale po mojej stronie jej nie ma. Dobra, ja pójdę. Jest przejazd, normalnie. Dobra, spróbuję. No ja też pojadę, jak coś to ci wyciągnę, chociaż mam mało wachy. Też mam mało wachy, 10 litrów. 25. Widzicie, ten ułaz żłopie niczym ja. To ułaz. Ułaz może do siebie, że zawsze dużo palił. Czy ty jedziesz wolno, szybko? Ja palę 3 litry na minutę. W porywach do 2. Chyba smalcu. W oleju. Tak, frytkownicy. A frytek to bym zjadł. Ja kebaba na pizzy.
A najchętniej to bym poszedł do Pizza Hut na tą pizzę z serowymi brzegami z Daisy. No nie? Mi to tak się tego, ostatnio reklama tego była, tak jakoś mi się zachciała śmieślinka ciekła. Także u mnie najbliższe Pizza Hut to jest 40 km stąd. No u mnie nie. U mnie mam 15 minut piechotą. Kurwa, nie chcesz mi powiedzieć, że krzak cię pokonał, no ja pierdolę. Kogo? Tego... Łaza, znaczy jeepa. Praktycznie tu jest droga z kamieni. Tylko tak... Tak ledwo co dotykam oponami nich. Dobra, przejechałem na środek wyspy. Ale jest inny problem, mam tylko 7 litrów paliwa. Czekaj, może dojadę do ciebie, ale kurwa bagno jest. Jedźeś, kurwa, wyjedź z tej wody. No fajnego masz tego Jeepa, Maniuś. W takich samych barwach jak ja mam u Łaza. To ma traksa. Znajdź wieżę antenową. Tu chyba wszystkie zadania już są odblokowane. Co nie? Nie. Czekaj, dostawa narzędzi, no to odblokowałem, no to jest. Ty, Matrix, coś robisz? Jadę w jedną stronę mostu po modyfikację. To ja wezmę zadanie na most. Jest, a nie jest. Które zadanie weźmiesz? Most, to jest Midwheel. Ten jest o Matrix, jest? Mhm. A ty dostarczysz te deski, czy... No to przecież jednym... mam platformę. Okej. Okay. Tylko patrzę skąd te deski. No, to punkt startaczny tutaj jest. No. Dobra. A ja wezmę to zadanie... Gdzie jest to zadanie głodni pracownicy? Deaktywowałem je. No nie pierdolę. Nie. Co ja nie widzę ich na tej liście? No to już na farmie jest. No tak, ale ja nie widzę tych. Na tej liście z zadaniami. A
Aktywowałem zadanie, a go nie ma na liście. Może nie ten. Nie aktywowałeś. No nie jest aktywne. Tak samo no nie jest aktywne. Jak nie jest aktywne, jak aktywowałem? Ale nie jest aktywne. I są inne fundamenty też nie są. Ja pierdolę. Klikałem. Dobra, jadę tam, to odblokuję. Ja klikałem to C. No trzeba C zaakceptować. Fajnie, czyli kurwa trzeci raz robiłem kółko niepotrzebnie? Tak. Trzeba wjechać, napisać C i zaakceptować. No i chyba słupki swędzą, że ja mam tu wjechać. Zaraz wjadę. Ja i tak muszę tu wjechać, muszę tędy przejechać. Dobra, na ludzie idzie. Już. Okej. Czy jak mam burty na Tatrze, to mogę przewozić ładunki? A kolor można. Można jakoś zmieniać kolor. Aha, czyli ja nie widziałem tych, że tam można zmieniać, dobra. Kurwa, mogłem siodło wziąć, na niego zamontować. Aha, materiały eksploatacyjne, które są tam. Przez rzekę. Kurwa. Zadanie. A tam gdzie jest strzałka w górę, tam jest, że mam załadować, jak jest strzałka w dół, tam rozładować. Tak. A na Tatrę... No nie, nie, tam przyczepa chyba była. No ty jebany debil. Materiały eksploatacyjne zamontuję na... załaduję na Tatrę? Butami? Pokroję się mylić. Pakę. Kroję się kurwa mydłem. Ale wpłynie. Pizdu. Kurwa jego mać. Gdzie żeś utknął?
Nie, no bo przyjechałem tam na punkt tartaczny, no nie? No. To się kurwa okazało, to już tam jest naczepa. Do wzięcia z tymi dechami. A to jest jak się nie da tam załadować. No ja pierdolę. Z drugiej strony tego zawalonego mostku, ale tego mostu jest przejazd. A tam po drugiej stronie jest pociepa, żeby do ciągnięcia zobaczyć. No właśnie zauważyłem ją teraz, jak patrzyłem mapę, by się pojechałem. Ajajaj.